To tak to teraz wygląda. Tu już mam trochę wody. Sypnąłem sobie łyżeczkę witaminy C. Liście mniszka przed chwilą zgarnąłem z miejsca przed domem. Obrane mandarynki. Ubrane ze skóry znaczy. I pomarańcza na takie ósemki pokrojona. Jedna. Czyli teraz tak, taki model, że trochę wody, glukoza, witamina C, te liście mniszka, póki jeszcze są zielone na łące, na enzymy naturalne, dzikie, najlepsze, najmocniejsze, plus cytrusy. Zamykamy, włączamy. Ten, nazwijmy go, program trwa około minuty. Najpierw trochę się rozpędza, żeby wstępnie posiekać, wymieszać i później na wyższe obroty wchodzi urządzenie. A mnie najbardziej chodzi o te dzikie, zielone łąkowe, które mają według pana Howella najwyższy potencjał enzymowy. I ja rzeczywiście to czuję, że energia, wartość takich kilku nawet listków to przewyższa kilka najlepszych swoich sałat ogródkowych, nie wiadomo jakich ekologicznych, organicznych. No to tak, jeszcze pokrzywy można zbierać. O, dzisiaj padał deszcz, więc tylko po drodze porwałem kilka tych liści tego mniszka. W garnku mam trochę mocno ciepłej wody z kranu. Miska wcześniej ogrzana w wodzie. To, żeby trochę jeszcze dogrzać. To tutaj jest takie lekkie ciepłe, lekko ciepłe w środku zawartość. Już. Mocno napowietrzone jest. Takie niby gazowane trochę po tym zabiegu. No i praktycznie z tych składników nic nie trzeba tam wyskrobywać, bardzo ładnie się zlało. I trochę jeszcze podgrzać. No, taki model teraz enzymowo-cytrusowych koktajli.